kolejowy Gordon Freeman. Siabadabada, siabadabada. Siemaneczko, z tej strony Bas, a ja witam was w kolejnym odcinku z Half-Life'a. I dzisiaj sobie będziemy kontynuować naszą kolejową przygodę. Mam nadzieję, że... Kurwa, trafił mnie. Jezus, jeszcze headcrab, jeszcze kolejny headcrab. Masakra na samym początku. Mam nadzieję, że... A, tu jest ta winda, chyba. Dobra. No, wejdź. Podładujmy sobie żyćko. Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, co chciałem. A, tu jest ta winda. Dobra. Wracajmy do naszego pociągu. Aha, wiem, co chciałem. Super. Bym miał za dużo życia. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się, kurczę, tą rakietę wystrzelić. Bo tu już trochę łazimy, trochę rob... O kurwa. Super, że dostałem obrażenia. Trudno. Okej. Załatwieni. Czy on miał bazukę? Co mnie rozwaliło? To ciekawe. Dobra. Dobra, niech oni się tam biją. Ja tutaj górę zobaczę. O, góry wszyscy nie żyją. Ale... Chwila! Przecież to jest ta sama góra, co tutaj. Jak ja to pominąłem? Dobra, zapis. Ha! O kurwa. A bo te z tych strzelby chyba mnie rozwalają, te typiarze. Bo u nich oczywiście ta strzelba jest troszeczkę mocniejsza niż u nas. Ta... Dobra, zobaczmy, czy tu coś ciekawego chociaż jest. A te wertykułany, co im się tutaj zrespiły, to... To wielu ich tam nie zabiło. Dobra, jedziemy dalej. Możemy jechać dalej. Czy da się to teoretycznie Co tu się stało? Przepraszam bardzo. No właśnie. No właśnie, bo tutaj... O nie. Tu jest rozpierducha. Tu jest rozpierducha. Czekajcie, a nie da się zrobić tak? Nie. Dobra, nieważne, nieważne. Stop, stop, stop. Ja bym puścił pociąg sam. Ja bym puścił... No, po co? Czy ty mi się tu zabla... Aha. Nieważne. Dobra, moja dywersja jest bez sensu. Po prostu tam podejdę. Kurde, nie z tej strony. Oho. Oni mnie rzucili jakimś jednym gównem i umarłem. Dobra.
Dobra. Nie było tak najgorzej. Czemu nie chcę jechać tu? Aha. Bo pociąg był w innym poziomie. Super. Dobra. Coś tu... Są za ścianą. Gnojki. A, dobra, niech się biją z nimi. Niepotrzebnie zużyty. No trudno. Ej, nie, źli są, kurczę. Te fortikułany bardzo rozwalają. Ale może tutaj... O, siema! Ej, chwila. Mi się te kartony do czegoś nie przydadzą? Nie. Jakaś tablica korkowa? O! Chodź, 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 parni. Ej, no przecież uniknąłem tego. Było niefajne. O kurwa. No ale osłaniaj mnie porządnie, nie. Dobra, tam trzeba po prostu zrobić taki myk. Albo tak. Nie. Trzeba by było zrobić inny myk. Trzeba by było zrobić inny myk. No nie... O, tak. Czemu słychać ich? A ja wchodzę, czemu ja wchodzę na tory cały czas? No nie! Ale ty kurwa jesteś, Gordon, świetny. Świetnie, przed sekundą zrobiłem dokładnie kurwa to samo. Jakoś nie było problemu. Zapisz. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Ja chcę tą... O, właśnie to. Nie umiałem się wysłowić, co to jest. To jest pytanie, czy ty nie musisz mi czegoś otworzyć? Otóż to. Chodź, Barney, jesteś dupa wołowa. To jest ciekawe, co się teraz dzieje. Znaczy, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Taka jest kwestia mała. No, tam jest ściana. Aha, to się otwiera. Dobra, nieważne. O, jesteśmy przy samej głowicy, zajebiście. O ty kurwiu! Dobra, możemy się wczytać. O nie, serio? I to jest jeszcze przed tym. Muszę się zapisywać części, jak się nic nie dzieje nawet. Bo przecież... nie wyrobię. No nie!
No, a to może jak naciskam do przodu na ścianę, to może mi nie iść w bok ten gościu, bo zajebiście. Nie wiem, czy coś tu było, czy nie. Chyba w jednym coś tam było. Posuń się, Barney. Dobra, ty w sumie mi nie jesteś ni chuja nieprzydatny. Do niczego. Przynajmniej amunicję masz. No, otwieraj. I to mi dało obrażenia, kurwa, z takiej odległości. To jest coś pięknego. No właśnie. Tak to trzeba było zrobić. Żeby zrobić to taktycznie. A nie chujowo taktycznie. Dobra, cześć. Nic, no idziemy dalej. I kolejny pociąg. Trochę życia. Trochę niczego. To jest poziom lokomotywa. O kurwa. W ogóle co minę? Żeby było jeszcze śmieszniej? Albo a nie! To jest coś lepszego. To jest włączanie tych. Dobra. Czemu to jedzie? To może kurwa nie jechać. Jak naciskam, żeby nie jechało. Nie, zostawię te. O kurwa. Dobra, czyli to się zachowuje, że jak się dotknie, to zaczyna robić. Nie wiem, jakoś chujowo to rozwiązałem wszystko. No ale trudno, już mi się nie chce wczytywać. Tylko się zapiszę. Jeszcze się poraziłem prądem. Gdyby było jeszcze śmieszniej. Nie wiem, jakoś to chujowo taktycznie wszystko rozwiązuje. Takie mam odczucia wewnętrzne. A to ty mnie plułeś przez ścianę. Wszystko stało się... O kurwa. Co mnie uderzyło? A headcrab! Dobra, nieważne. Poziom... Nieważne. A, znażygaj na mnie. Po drugie... Headcrab, po trzecie, to gówno, co wciąga. No i w sumie amunicję mi to tylko dało. To trochę lipnie, bo znowu... Widzicie, znowu mam bardzo, bardzo mało życia. Ale też w Half-Life'ach się akurat przyzwyczaiłem, że ja na prawie nic życiu żyję. Że tak powiem. Okej. Dobra, jedziemy dalej. Dobra. On tym sterował. Dobra, dobra, dobra. Nie byłem pewien. Myślałem, że to automatyczne, dlatego zacząłem strzelać też do tej wieżyczki. A czy ja mogę tym sterować? Niestety. Niestety nie ma takiej opcji. A fajnie by było. Sobie wpalnąć taką rakietką.
Tak po prostu. Nie! Czy to jest popierdolone? To jest już aż tak popierdolone, no. Naciskam, tak to się nie da cofnąć. Dobrze, przynajmniej mi obrażeń nie dało. Lecimy dalej. Ściana. Tu będzie coś, tu będzie jakaś zasadzka. Tu będzie, ktoś mnie tu dojedzie znowu. Wolę Vortiquana. O kurwa. Dobra, już niech będzie tak. Świetnie, Vortiquanów masa. Ale już wolę ich niż tych żołnierzy tak naprawdę. Albo headcraby. Headcraby są paskudne totalnie. A Vortiquany to takie. Pierdoły. Dobra, trzeba gdzieś ten szlaban odpalić. W sensie... No tylko, że jak się nie zdąży ich zabić, to jest... Problem właśnie. Nas pizdną. Że nas pizdną. Okej. Okay. Jest... Inny... Pociąg? Dobra, nie wnikam. Możliwe, że będziemy musieli nim jechać tak w ogóle, poza tym. Fajnie! Dobra. Liczmy na to, że jakieś życie. Bo znowu na totalnym zerze życia. Łazimy. A! Aha, czyli to tutaj nam otwiera. Czyli tam jest koniec... Koniec tego pociągu. To jest trzeci pociąg! W tym poziomie, a generalnie to czwarty. Coś tu się zrespiło. Dobra, pyk. To... Co... Co mnie tu zablokowało tak śmiesznie? Nie na tory. Pełna naprzód. Pełna naprzód i na pochybel, skurwysyno. Wszystko jasne. Znaczy, jak kucam to... O, 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 znowu coś? Kolejna zasadzka. Kolejna kurwa jego mać zasadzka. O kurwa! Przestraszył mnie, ale mnie przestraszył. Okej. Pewnie tam są kolejni, nie? No niestety to tak nie działa. A żebym to zrobił? Mam dwa życia. Mam dwa życia. Mhm. O! Zdech. Tyle dobrze.
O. Granat. Tego nie przewidziałem. Oho, no to ja nie wiem. Szczerze nie mam pojęcia, jak to zrobić. Dobra. Kilku ziomków zajebanych. Teraz by trzeba było wziąć zwykły granat. Zapisać się. Czy to był... To był dobry strzał. Dobra, trzeba po prostu metodą prób i błędów. A drugiego strzału nie... Drugim strzałem... Nie. Dobra, można się wczytać. No niestety tak wygląda rozgrywka w takich grach. O! O! Dobra, stop! Żeby mnie nie zabił ten frajer. Zrozwaliliśmy to. To teraz tak. Teraz się nie zabić. Na torach. Uff, ale żeśmy to zrobili. Okej. Okay. Teraz trzeba podładować życie, bo to jest niemożliwe, żeby to... Och. Od razu lepiej się czuję. Dobra, to się wytnie. Znaczy się nie wytnie, ale nie chcę tego. Bo tu chciałem sobie... Nic nie ma. Myślałem, że tu więcej będzie. Chociaż te niektóre fragmenty się różnią dosyć między sobą. Nie wiem dlaczego. Z wersji tej, jak to się nazywa? Sorsowej, na tym Sorsie 2. Czy jak zwał, tak zwał. Dobra, zapis. I lecimy dalej naszym wózeczkiem zniszczenia. Jako Gordon Rozpierdol. Potomek Mariusza Rozpierdola. To może być dziadek Mariusza Rozpierdola. Tu chyba jest taka... Takie coś, że można... Jechać ty? Albo ty? Okej. Okay. Już wiem, o co tu chodzi, ale zjebałem. Zjebałem, że tak zrobiłem. O kurde, myślałem, że trochę ten, dobra. Bo tam trzeba puścić im, wysłać im, tam, bo tam czają się gnoje. Tam trzeba im wysłać piękną bombę samoprzylepną. To się tak robi. Tak. Dobra, niech jedzie. Albo i nie? A nie, można było chyba ich od tyłu po prostu rozjechać. Pozdobywać jakieś pierdoły chyba. No to wychodzi. No nie, myślałem, że to jakaś dywersja jest do zrobienia. No to nie dywersja. I tak tam schodzimy. O kurwa. A dobra.
Ja nie używam tego do niczego. Niech się przyda do... Niech się przyda do czegoś, czy się jednak niech nie przyda, bo rozwalamy z tego. Okej, zapiszę. Okej. No i tu ta winda właśnie była. Mogła podjechać. Dobra. I chyba da się zjechać jeszcze? Oj, to tylko tyle. Dobra. Myślałem, że tu bardziej to jest jakieś zaawansowane technologicznie, ale niestety nie. No dobra. I myślałem, że jak sobie wysłałem to do góry, to już jestem stracony. Też. To też był błąd. To też był duży błąd. Ale na szczęście nic się nie stało. Dobra. Tam się i tak nie dało. O! Kurde, w ostatniej chwili! Dobra. A, wiem co to jest. Dobra, niech pociąg se jedzie. Okej. Niech pociąg se dojedzie, a my tu musimy jakiś taki manewr dupa zrobić. Bo to zabija. Auć, no właśnie. Jakiś taki manewr... A nie! Oni się kryli za skrzynkami? A, to tyle. Dobra, może nie. Może wejdź tu na pociąg. Zapisz się. I zapierdalamy, no co będziemy się tutaj... ograniczać. Kurde, ale normalnie... Oho? Coś mi tu... Coś mi się tu... A, my takie kółko zrobiliśmy. Okej. Nie wiem, czy po prostu tego nie zrobić na zasadzie kucnij przejedź. O kurwa. Dobra, nieważne. Zróbmy to na zasadzie kucnij przejedź. Znaczy na razie jeszcze mogę sobie jechać. Okej. Dobra, podjedziemy po prostu do niego. No i tyle by... Nie! Nie uciekaj! No. Tyle by było z jego defensywy, ofensywy, czy tam... Zesraństwa chyba bardziej. Dobra. Myślę, że mnie jakimś takim zesranym wyrzutnią rozwali na stałe. Nie wiem, ja się tu chowam. Ja się tu nie... O, stop, stop, stop! No właśnie. No właśnie, bo tu chyba trzeba jakoś tak. O ile... Stop! Stop, 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 stop! Dobra, stop.
bo spadniemy. Ej. Chwila. A my tu... A dobra, trzeba tu wezwać chyba windę. Albo coś w tym guście, ale... O, 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 patrzcie, jakie cwaniactwo. Dobra. Tacy cwaniacy. To tacy cwaniacy. Dobra, mam nadzieję, że to zniszczyło te wszystkie miny, inne lasery i pierdoły. Dobra, wieżyczka rozpieprzona. Wieżyczka rozpieprzona. A tu jeszcze jest. Ale to też ręcznie rozwalimy ją. Na wszelki wypadek wolę ją rozwalić niż... O ty kurde. Cwaniaczku. Myślałem, że się zaczai na wielkiego Gordona Freemana. Nie ma takiej opcji. Nie ma czegoś takiego zaczajeń. O! A może jednak jest? Może jednak jest zaczajenie na Gordona Freemana? Dobra, tu więcej nic nie ma. Aha, to jest rozwalone to chyba. Ja tego nie mogę tu włączyć, żeby zjechać. Dobra, czyli idziemy pieszo, tak? Jak to wychodzi? O, tu jest pełno tych pech. Auć. Zdychaj, frajerze. Kurwa. Dobra. I co, umarł? Ta. Dobra. No to tyle. Można iść dalej. No inaczej... O Jezus. Szykowali na mnie zasadzkę. Szykowali skurwiele na mnie zasadzkę. Ale nie spodziewali się, że będę szybszy. Ja. Na skrzynkę i po to. Auć. Ja nie mogę mieć za dużo życia. O nie, ci snajperzy zasrani. A jak ja mam tu w ogóle wejść? Okej. Tu jest gdzieś ten snajper. Dobra, nie powinien już nas niepokoić chyba. Bo użyłem na niego tyle amunicji, że hej. Dobra, tu. Wbijemy se tu. To jest silos rakietowy. Dobra, to może przy silosie rakietowym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze przeładuję tak na koniec, bo już tam słychać tych zjebów do rozwałki. No i cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach. Elo, 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 elo.